Dzień dobry, tutaj Nagrody Filmowe TV. Ja jestem Alan, jest ze mną Michał. Dzień dobry. I zapraszamy Was bardzo serdecznie na drugą część naszych przedostatnich grudniowych przewidywań oscarowych. W tym odcinku zajmiemy się kategoriami technicznymi. To jest drugi z trzech odcinków tych przewidywań, bo trzeci będzie dotyczył, jak zawsze, dokumentu filmu nieanglojęzycznego, animowanego oraz shortów. Także bez zbędnego przedłużania zapraszamy na ten materiał i polecamy zobaczyć przed tym materiałem poprzedni, gdyż tam mówimy o głównych kategoriach i mówimy pewnie sporo rzeczy, których będziemy się odwoływać tutaj, ale nie zamierzamy się powtarzać, także najlepiej oglądać je po kolei i najlepsze zdjęcia. Tak jest. Zastanawiam się, czemu The Fabelmans jest na pierwszym miejscu. Nie na wiem. Golderby. Nie wiem. Ale czy według ciebie Avatar wygrywa zdjęcia? No, według mnie tak. Mam na pierwszym miejscu w tym momencie. Można snuć argument, że przez to, ile tam jest efektów, to głosujący mogą się zastanawiać, czy to są zdjęcia, czy to są efekty, ale nie do końca przemawia do mnie ten argument. I jest dużo korelacji między zwycięstwem za zdjęcia, a zwycięstwem za efekty. Chociażby nawet rok temu Duna, tak? Dobrze mówię? Nie gadam głupot, tak. Dobrze. Nie gadam. No, także się wydaje, że Avatar jest solidnym pierwszym miejscem, natomiast na drugim jest Top Gun, bo wsadzili kamery do samolotów i krytycy szaleją na tym punkcie z jakiegoś powodu. No bo nikt inny nie wsadził kamery do samolotów, także przegry. No, przegry, no. No, potem jest Babylon, jak dla mnie. No tak, dla mnie też, ja się zgadzam. No, i potem nawet jeśli Fablemans, nie? Znaczy, no dobra, to powiedz. Tak, znaczy, no. Tak, zgadzam się z jednym i z drugim, natomiast chciałem powiedzieć, że no, nawet jeśli Babylon ma słabe recenzje i słabnie w głównych kategoriach, no to pewne kategorie techniczne, no to nie ma wpływu to, że film jest odebrany w takim mieszanie, nie? Bo zdjęcia, czy scenografia, czy kostiumy, czy co to tam, to są takie kategorie, gdzie, tak jak mówiliśmy już wcześniej, nie muzyka. Patrzą do końca na jakość filmu, tylko patrzą na faktycznie osiągnięcie techniczne w tej danej kategorii. No a Babylon będzie z pewnością wyglądał bardzo imponująco, także nie powinno to być przeszkodą. A co do Fabelmans, no to co, no jest ten Janusz, Polak tak. Zdjęcia robił, tak. Polak Rodak robił zdjęcia. Lubią go. Jakiś tam styl znowu w tym filmie wykreował, tak jak w West Side Story. Mi się nie podobają te zdjęcia. Mi się akurat nie podoba. Mi się podobało. Mi się Fabelmans zdjęcia podobały. Mi się nie podobały. Rozumiem, że się nie podobały, bo dziwne są te filtry Janusza w ostatnich latach. No. Ale do Fabelmans pasowały. Jak do West Side Story po prostu. No chyba do Fabelmans bardziej pasowały. Spoko. Pasowały do historii przede wszystkim i do atmosfery, która w tym filmie była. To pasowała prostu ta kolorystyka. Ta kolorystyka jest niebieska, bo pan Janusz chciał oddać hołd do najlepszych zdjęć tego roku z The Way of Water, dlatego one są takie niebieskie. Dokładnie. No dobra, no. Jest teraz kwestia piątego miejsca i według mnie to jest 50-50. Ja no, stawiam ale to są na trzy filmy, razie które na się liczą. Według mnie nie, są dwa, Empire of Light i nie wszystko na zachodzie bez zmian, tylko na zachodzie bez zmian po prostu. No. I ja jestem na razie Tim Dickens, ale nie wiem, bo jednak Oscary lubią nominować tutaj zagraniczne filmy i niech wszyscy sobie przypomną, co się działo wtedy, kiedy była Roma, Zimna Wojna i obrazy bez autora. Werk Ochne, autor, także na pewno All Quiet nie jest bez szans. Ale no z tego, co ja widziałem, no to Empire of Light ma po prostu zdjęcia, poziom kosmiczny. No naprawdę, dokładnie to tak samo wszystko, czy nie wszystko, to dokładnie tak samo na zachodzie bez zmian. Jakby to jest kino wojenne na najwyższym poziomie, wizualnie również. I jest to niesamowicie estetyczne. No też i ma jak się ten film zdjęcia ogląda, to po prostu czuć, że to jest coś, co Oscary wyróżniają. No a z drugiej strony na Dickens i Empire of Light z pewnością też. Przyznam się, że nie widziałem nawet zwiastunu tego filmu chyba. Także nie mam pojęcia, jak to wygląda. Na Facebooku, więc tam... Może też ale mi to minął, same ale kadry nawet jak widziałem, to po prostu miałem takie... wow. Przynajmniej No, widziałem tylko jeden. Wygląda niesamowicie.
A tak, ale no prawda, że chyba te filmy mają szansę, ale biorąc pod uwagę, że All Quiet jest większym graczem w kategoriach technicznych ogólnie, to sądzę, że mu to pomoże. Na pewno będzie, jest szerzej oglądany też, co nie zawsze ma to wpływ, ale sądzę, że w tej sytuacji to może pomóc, kiedy mamy takie 50-50. Także ja mam All Quiet, ale zobaczymy, jak się sezon potoczy. Prawda jest taka, że najprawdopodobniej nam rozstrzygnie wszystko Gildia Operatorów. A czy przynajmniej rozstrzygnie to, co będziemy typować ostatecznie. Także trzeba po prostu na nich poczekać, co oni tam wymyślą, bo oni jednak są bardzo dobrzy w przewidywaniu Oscarów, także zobaczymy, bo być może wyciągną nam coś z czapy, na przykład blondynkę i w sumie mnie to nie zdziwiło w ogóle, albo Bardo. I... No bo tak, Bardo, w sumie zapomniałem Bardo trochę, ale no tak patrząc tylko na zdjęcia, to sądzę, że też można to wyróżnić, natomiast ja chciałem jeszcze powiedzieć, żebym Banshees nie skreślał jakoś całkowicie. Szerokie kadry, ładne widoczki Irlandii, chociaż faktycznie może przy takim filmie jak All Quiet czy Empire of Light pewnie to no jednak nie Banshees nie jest tak imponujące. Na pewno nie widzę Gildii Operatorów nominujących Banshees. Już prędzej Tar nawet. No to prawda, ale... Emancipation czy Nope. Nie wiem, Black Panther albo Elvis nawet. No ale w każdym razie się zgadzamy co do top 4 i potem... No to na pewno tak. All Quiet i Empire of Light i idziemy do kostiumów. O! O! Kostiumy. Super. Kategoria dla koneserów. Kostiumy to jest... Wydaje mi się, że top 5 mamy cały czas takie samo i tu ja nic nie zmieniałem od ostatniego razu. Black Panther będzie, Babylon będzie, Elvis będzie, Mrs. Harris będzie, The Woman King też będzie. A co nie, to ja mam inaczej. Masz inaczej? Bo wyrzuciłeś The Woman King? Ja nie miałem The Woman King chyba. Czy miałem? Właśnie wydaje mi się, że byłeś... Nie miałem, ja miałem The Fabelmans. Jesteś dalej przy The Fabelmans? Dalej trzymam, no bo to jest Mark Bridges, tak. Co on to robił? Bo to jest ważne, ja nie... No, za Jokera miał nominację na przykład. Kurde! Dobra, poczekaj, zobaczmy, kto robił kostiumy do The Woman King, bo to też może być dosyć kluczowa sprawa, bo kostiumy w The Woman King na pewno się wyróżniają na tle innych, tak? Bo z drugiej strony one w ogóle nie są jakieś... Mark nie nominował. Mark Bridges wygrał Oscary za Phantom Thread i za Artystę i miał nominację za Inherent Vice, no i tego Jokera Nieszczęsnego. Tylko tyle, tak? Tak, tak. Dobra, ja w tym czasie próbuję znaleźć, kto robił kostiumy do The Woman King. Ale mówiłem o tym, że według mnie to nie są w ogóle kostiumy, które... The Fabelmans? No wiadomo, że nie, ale to... Nie, ja mówię o The Woman King akurat. A. No, a to robiła ktoś, no, jakiś no czarna, name. Jakaś czarna pani. Jakaś czarna pani, która ma nominację tylko za nic innego. Za The Woman King do Critics' Choice i do Satelitów, także. To ja jestem też Team Fableman w takim wypadku, bo jednak zazwyczaj jest jakiś jeden film, który polega dosłownie na garniturach, na sukniach, właśnie z takiego okresu czasowego. Pamiętamy też Irlandczyka na przykład. Tak, Sandy Powell, tak. Znaczy wiesz, Sandy Powell w tym filmie, znaczy w tym roku ma film z kostiumami irlandczykowymi i ten film nazywa Living. I jest to przerażająca perspektywa, bo to jest film, który się na pewno wydarzy na BAFTAch. Ale skoro... Niby tak, ale to jednak, wiesz, to jest inna skala, tak? No bo jak takie filmy się dostają, no to jednak to są filmy, które się liczą w Best Picture. Prawda, Joker, tak. Irlandczyk, tak. Living, co prawda, rozpatrujemy w innych kategoriach, natomiast no to nie jest ta sama skala, także o to bym się akurat nie martwił. No i to Mrs. Harris Goes to Paris wygląda dobrze. Natomiast tak samo dobrze wyglądała Gloria z rok temu, tak? To było rok temu? Dwa lata temu. No i się koniec końców nie wydarzyło, także ja nie jestem pewny o to Mrs. Harris i może ostatecznie jednak to Woman King się pojawić. Wszystko wszędzie nas? Nie widzę, szczerze mówiąc, tego za bardzo. Tam były bardzo fajne kostiumy, bardzo takie pomysłowe. Były, ale nie jestem przekonany, szczerze mówiąc, że oni lubią takie pomysłowe kostiumy, bo to są takie quirki humorystyczne.
Nie wiem, czy to ja jest coś tego w nie duchu. typuję, także się No, zgadzam z tobą no w tej wiem, że kwestii. nie, wiem, że nie. Także spoko. Dobra, to co? Montaż? Montaż. Ja mam bardzo fajną piątkę w montażu. Chciałem ci się pochwalić, że ja... Znaczy też nie zmieniłem. Ja mam od początku bardzo fajną, mi się bardzo podoba. Top Gun wygra montaż, wiadomo. Samo Tak efekt. jest. Wszystko wszędzie naraz i Elvis to jest po prostu... To są Loki. O ile można mówić o takich rzeczach w tej kategorii. No tak, na to wygląda. Avatar się najprawdopodobniej załapie, bo Avatar powinien zmieść nominacje techniczne, aczkolwiek to już takie... Nie jestem pewny. Nie jestem Też pewny nie tego jestem pewny, Avatara. Natomiast sądzę, że te wszystkie kategorie techniczne dla Avatara, które typujemy, to pójdą po prostu jako taki pakiet nominacji. Dokładnie. I efekty, dźwięk i pasuje do tego dodać ten montaż. To są takie kategorie, dokładnie, które tak. Lubią łączyć. No ja mam tego Avatara po 100 na 1, także ja go tutaj będę trzymał. Po 30, także ja jestem smutny. A mam no Babylon jeszcze. A to ja mam większy problem z piątym miejscem i nie chcę tutaj wstawiać Babylonu. I chcę Skarek tutaj wstawić... powiedział, że Babylon to jest Don't Look Up, jeżeli chodzi o montaż. No wiem, to a i tak go nie typują. Styl. Ale no bo Don't Look Up też nie typowali. Ja typowałem, ty też typowałeś, tak, że wiesz. No ale to w tym roku Elvis jest takim Don't Look Up montażowym. Generalnie zarówno Elvis, jak i Wszystko Wszędzie Naraz to są takie Don't Look Up montażowe. No właśnie, tak, więc moim zdaniem trzeciego nie będzie i tutaj trzeba wybrać jednego z głównych faworytów, tak, czyli albo The Fabelmans, albo Banshees. Banshees. I ja wstawiłem, idąc za Oscar ekspertami, wstawiłem Banshees, miałem wcześniej The Fabelmans. No ale nie wiem, bo to są takie przypadki, że zależy, który film jest mocniejszy. Nie, no bo to nie jest montaż w stylu Akademii, no to nie jest coś szybkiego. Także tu raczej ja chodzi o to... Ja bym powiedział, że Fablemans ma większe szanse niż Banshees. No, tak po obejrzeniu The Fablemans to też wstawię The Fablemans jednak z powrotem. Natomiast no, ten Babylon może być, ale nie chcę typować... Nie chcę go typować po prostu tutaj, bo sądzę, że no, powinien być jeden z głównych faworytów jeszcze poza Wszystko Wszędzie Naraz. Jeszcze Glass Onion na pewno nie jest bez szans i się nie zdziwię, jakby się pojawiło, bo to też ma taki... Znaczy, to nie ma aż takiego montażu jak Elvis czy Wszystko Wszędzie Naraz, ale tam montaż jest ważny, nadaje temp, daje sporo tempa temu filmowi, tam jest taka charakterystyczna rzecz, bo ty nie oglądałeś Glass Onion, ale tam się pojawia obraz Mony Lizy, ten oryginalny, i ona jest takim zabezpieczeniem, że jak jakiś dźwięk albo coś w tym pomieszczeniu, gdzie jest Mona Lisa, się nagle pojawi, to tam taka szklana szyba nagle się pojawia, taka bardzo mocna, z takim głośnym dźwiękiem, i postać grana przez Dave'a Batistę to jest influencer i mu cały czas jakieś powiadomienie na telefonie przychodzi. Za każdym razem jak jest jakieś powiadomienie, to cały czas ta szyba bzzzt. I jest ujęcie po prostu na tą szybę, jak ona się pojawia, jest co chwila w tym filmie. Także to też jest coś, co Akademii się może spodobać, plus warto pamiętać, że czy akurat Damian, którego pozdrawiamy, oczywiście na każdym filmie pozdrawiamy tego Damian, to jest chyba nasz ulubiony fan, ale on top napisał jeden wczoraj, pozdrawianych widzów. On wczoraj napisał, że nominacje Gildii Montażystów w tym roku będą po nominacjach oscarowych, także tak, to jest tak. Duży problem. I wiesz, zawsze jest jakaś komedia nominowana do Oscara z tych, co jest na AC w komedii. No to Wszystko Wszędzie Naraz. No nie wiem. To no ja wiem. O, jakby tylko Glass Onion było, to kto wie, czy Glass Onion był. Nie wiem. Ja tam mam na uwadze to Glass Onion. To jest moje siódme miejsce za Fablemans. To może się pojawić. No trzeba mieć na uwadze jednak, że te nominacje za montaż to jest zawsze mieszanka filmów z bogatym montażem i filmów, które są najbardziej lubiane w kontekście Best Picture, nie? Ale to się zaczęło zmieniać trochę. Tak na rzecz tylko filmów, no tik-tik-boom, chłopie, tik-tik-boom. Na rzecz filmów, które faktycznie mają super montaż. No ale nie. Przecież... Czy to nie było miało, ani... czy nie? Bo już nie pamiętam nawet. No chyba miało, ale Belfast no, nie miał. No właśnie, no. Ale Power of the Dog to tam jeden, tak? No to też mam i...
Wszystko wszędzie naraz, tak? Mam pierwsze miejsce. No ale wszystko wszędzie naraz i tak by dostało, nawet gdyby nie była pierwszym miejscem. No ale no, bo tam no, jest, widzisz, ale skoro jest, no to po co? Montażyści nie będą pchać specjalnie, nie wiem, Banshees za montaż, bo to jest ich ulubiony film roku, tylko... No tak pchali The Power of the Dog, no przecież. No wątpię, myślę, że tam jednak uznali, że montaż jest faktycznie ważnym elementem. To specjaliści faktycznie się znaleźli od siedmiu boleści. To swoją drogą, ale skoro to jak dźwiękowcy jeszcze lepiej wtedy. Skoro nominowali Tick Tick Boom, to mogą nominować Glass Onion. Kogo? Dobra, chodźmy do make-upu. Z make-upem też mam problem trochę, duży w miarę. Czy top 4 jest oczywiste. Elvis, z make-upem jest problem, jeśli chodzi o pierwsze miejsce, bo... Nie jest problem, Elvis. Elvis, tak, no... No bo jednak korelacja. Czy plus, plus. Austin Butler wygrywa oczywiście aktora pierwszoplanowego, tak? Jessica Chastain na przykład też ostatnio wygrała. No to jest najważniejszy argument, że jednak korelacja między make-upem a zwycięstwem w roli pierwszoplanowej, tak jak właśnie rok temu, no, nie było do końca tam i fair rozpatrywane w kontekście zwycięstwa, dopóki Jessica Chastain nie wyrosła na frontrunnerkę. No, to no i to idzie w parze po prostu ze sobą często. Tak, dlatego Elvis wygra, potem The Whale, potem The Batman. Zresztą w ogóle we wszystkich tych trzech filmach to jest po prostu ktoś, z kogo robią grubasa. Jest Tom Hanks, jest Brendan Fraser i Colin Farrell. Potem Babylon, tam jest podobno dużo make-upu. I fryzury też. Tak, ja na piątym mam Crimes of the Future, bo jeżeli się dostało na shortlistę, to... Ciężko mi sobie wyobrazić, że specjaliści od make-upu tego nie nominują, bo to jest też jednak najbardziej imponujący film z tego wszystkiego. Aczkolwiek Amsterdam mnie przeraża troszeczkę. Troszeczkę mnie Amsterdam przeraża. Nie ma tam żadnych prosthetics, co prawda, ale jest dużo fryzur i Christian Bale ma dziwny make-up strasznie. Tam on ma taką bliznę na oku i to jest dosyć ważne w tym filmie. No generalnie tam, pamiętasz, jak rozmawialiśmy o Amsterdamie jeszcze w czerwcu, to już wtedy było widać, że tam z tym make-upem siedziałem rzeczy, że tam wszyscy wyglądamy jakoś nienormalni. No. No i tak, tam wszyscy dosłownie wyglądamy jakoś nienormalni. Więc mogłoby się dostać. Na pewno się nie dostanie Black Panther, bo w Black Pantherze nie ma żadnego make-upu. Ja nie wiem, gdzie ludzie widzą make-up w Black Pantherze. All Quiet, no to błoto na twarzy, to ja też jestem w stanie zrobić. Naprawdę, to nie tak, jest... Tak, no to proszę bardzo, zrób takie błoto na twarzy. I no jeszcze chodź, zrób oderwane kończyny, też zrób. Zrobimy, nie ma sprawy. Pójdziemy na pole i zrobimy. Ja mam All Quiet na piątym miejscu. No to ma źle. Blond, to wiadomo, dobrze. Blond nic nie działa, jeżeli chodzi o make-up. No i Emancipation, no to jest to samo co All Quiet, ale według mnie trochę lepiej wykonane, aczkolwiek wydaje mi się, że żaden z tych filmów się nie dostał, ale chociaż trochę się ich boję, szczególnie się boję tego Emancipation, bo to no, tragiczny film to jest, ale tam jest dużo, tak, tam on jest cały uwalony w błocie, we krwi, w no to pocie, coś takiego to ja też mogę zrobić. Bełza. Ja też mogę zrobić, dlatego ja nie chcę tego, ja chcę Crimes of the Future, bo Crimes of the Future się najbardziej wyróżnia z tego wszystkiego i mi się wydaje, że jednak gildia make-upu tutaj nam pomoże. Ja mam All Quiet, bo ogromna skala tego filmu, tyle ile tam jest charakteryzacji, która niekoniecznie jest rozpatrywana jako charakteryzacja, tak? No ale te wszystkie, ci wszyscy umierający ludzie, te wszystkie rany, to się liczy jako make-up. I tego jest bardzo dużo. Błoto na twarzy wygląda super. Natomiast Crimes of the Future też mam na uwadze i to by było moje szóste miejsce. I fajnie by było, żeby to wyróżnili, bo to jest coś bardzo niekonwencjonalnego. I to jest bardzo imponująca robota charakteryzacyjna i coś, co ciężko porównać do innych filmów, które się dostawały do tej kategorii w poprzednich latach. Także trzymam kciuki. Ja też. No nie ma X, kurde. No, nie ma X. No. Ale sądzę, że taka wymiana X na Crimes of the Future to można porównywać, czy nie? Można, trochę można, aczkolwiek... Fix to po prostu były prosthetics nasze ulubione, by było po sprawie. A tu niekoniecznie. Przestraszyli się za bardzo, może. Horror. A Crimes of the Future to też jest horror. Niby tak, no ale jednak Cronenberg uznany nazwisko, co innego. No tak. Dobra, scenografia.
ja tu mam top 5 z God Derby, proszę bardzo. No patrzcie też, no co za niespodzianka. Patrz, no co za niespodzianką ogromną jest to, że Babylon wygra. Po prostu wszyscy są zszokowani, że no, film Hollywood wygra scenografię. No i nominacje, no Black Panther, Avatar, Fablemans, Elvis. Dziękuję bardzo. Koniec. No nawet to nie ma za bardzo. Nawet nie ma konkurencji. No. Dokładnie. Bo co, Glasania, no nie, no przecież filmy współczesne nie dostają nominacji. Tylko wszyscy naraz też nie. No. All Quiet nie pasowało, ale nie chcę tego typować w 10 kategoriach, więc gdzieś trzeba odrzucić. Czy gdyby All Quiet mi wskoczyło zamiast The Fablemans, to bym się nie obraził. Ja bym się obraził. Ja bym chciał Glasonian bardzo, zamiast Fablemans. Bo zamiast Elvisa, bo Elvisa nie miał jakiś, nie wiem. Ja lubię Elvisa, nie wiem za jaką scenografię dostaje nominację. Za studia zbudowali, scenę? Tak. No. Czy, nie wiem, co oni tą scenę całą w Las Vegas zbudowali, to tak nie jest jakieś mega imponujące. Taka w porządku robota. Ja bym chciał Whiteness. Whiteness ma taką scenografię. Ach, coś pięknego, coś pięknego. Ale nieważne, przejdźmy dalej. Marzyć można, ale wiemy jak to ze skalami bywa, także Elvis i Fablemans. Dobra, muzyka. No i też tak się stało, że mam top 5. No ja nie mam, ja mam problem. Tak, Babylon wygrywa podobno, tak Babylon się mówi. Babylon wygrywa i Woman Talking jest drugie. Tak, tak jest. Ja dobra, potem... Tego Black Panthera. Co? Wywalasz czy wstajesz? No, wywalam, daję. No to bardzo dobrze, no bo to jest asłuchalne zupełnie. To nie jest muzyka nawet, to są nie po prostu mów tak. Nie mów zestaw tak. Irytujących dźwięków. Nie wiem, czemu mówisz teraz o Banshees, ale spoko. Spoko. No. No patrz, jaki ty śmieszny jesteś, no. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy jestem śmieszny, czy poziom piaskownica. Ja uważam, że śmieszny. Banshees i Pinocchio według mnie spokojnie się tutaj dostaną. Znaczy z innych powodów, tak, no Banshees jest bardzo oryginalny muzycznie i to jak... A, sranie. To Pinocchio mi w ogóle tam nie zachwycił muzyki. No to despot, ja nie zwróciłem uwagi na to w ogóle. Ja nie oglądałem i mnie to się nie interesuje, szczerze mówiąc. No ale Desplat nominację do Globa dostał. A The Fablemans też dostała do Globa? Tak? To jest piątka chyba z Globów? Nie wiem. Chyba tak. Chyba bo tam takie oczywiste no rzeczy były. Zresztą muzyka w The Fablemans też mnie tak irytowała strasznie. Po prostu pianinko fajna cały była czas. Fajna była. Taka pasowała do filmu. No. Znaczy wiadomo, że to nie zasługuje na nominację, ale spoko była. Nope, powinno dostać. To takie oczywiste. Powinno, jest, tak jak As powinno było dostać, no ale cóż. Powinno, to prawda. Ja bym nominował Glasonion i no. Ja bym nominował All Quiet. Bo weź mnie, nie nerwuj, przy tam tylko było jakieś piernięcie w ogóle. To raz, było potężne. Ta srężne. Ty w ogóle się naoglądasz jakichś filmów wojennych, potem mu po ty tu chodzisz gadasz. Daj mężczyźnie być mężczyzną, ale... Film dla mężczyzn, a ty filmy dla dzieci oglądasz, to... W ogóle, do czego tutaj startujesz? Przepraszam, no. Dobra, ale bo film dla dzieci to jest All Quiet, jakaś pierwsza wojna światowa, co to jest w ogóle? A w Pinocchio potężny Benito Mussolini. To jest faszyzm dopiero, to jest wojna, a nie jakaś pierwsza wojna, co to jest w ogóle? W okopach siedzieli i bili, proszę cię. Się znalazł fan historii, no. A fan historii, moja ulubiona wojna? Wojna Wakandy z Atlantydą. Ewentualnie wojna awatarów z ludźmi. To też fajne było. No nie wiem, ja... Viola Davis się biła z tym, z Hardinem też. No to najlepsza wojna. Top 1 wojen na świecie. Putin zazdrości po prostu. Ale masz do Fablemans. No i kancelowany tak jesteś już, także nie wiem, czy jesteś dumny z tego, że nasz kanał zostanie zbanowany. No dopiero jak zacznę opowiadać o shortach putinowskich, to dopiero się posłuchaj. Hype. Dobra, mów, bo zeszliśmy z tematu trochę bardziej. No bo się chciałem pytać, czy masz The Fablemans na piątym, tak jak ja. Tak, tak. No to mamy to samo, no i pięknie.
To znowu. Trochę szybko to leci, powiem ci. No bo to... O, dobra, muzyka. To trzeba shortlistę co mówić. No, piosenka w sensie. Słuchałeś? Słuchałeś wszystkie? Słuchałem trzech. Także nie słuchałem. Pozwolę sobie nie komentować tego, co Michał powiedział w tym momencie. Słuchałem Lidnia, słuchałem Hold My Hand i słuchałem Carolina. Słuchałeś nawet Natu Natu? Nie. Chcę śpiewać, jak chcesz. Dobra. Tak, ja w ogóle mam fajną... Mi się bardzo podoba piątka z Gold Derby. Mnie to przeraża, że jest to piątka z Gold Derby, ale nawet... Nie wiem, co usunąć. No bo... Ja takie kursy mam, powiem ci, że jakby w dobrym momencie włączyłem Gold Derby po tym, jak wstawili. Też mam ładne kursy. Ja mam 13, 14, 16, 80 i 22. Aha, czyli masz takie same jak ja. A dobra, myślałem, że będę no piątkowy. Ale to fajnie, że mamy obaj takie super kursy. Ale w każdym razie, no to mamy to samo, tak, skoro mamy te same kursy. Znaczy, no wiadomo. Wakanda Forever musi być, Maverick musi być, Natu Natu, Diane Warren i piątym miejscem wydaje się być Ciao Papa. Tak, na początku myślałem, jeszcze przed nominacjami globowymi, że ta piosenka z Turning Red będzie taką piosenką z animacji, która się pojawia, ale teraz jednak się okazało, czy w ogóle Turning Red tutaj nie ma na liście, to już w ogóle nie, ale po globach się okazało, że to jednak Ciao Papa z Pinokia jest tą piosenką z animacji, która zbierze nominację, no i zbierze, no. Ale teraz musimy porozmawiać o Taylor Swift. No. No, rozmawiajmy o Taylor Swift. Ja bardzo lubię tę piosenkę. Ja też. Ja bym bardzo chciał, żeby ją nominowali. Też bym bardzo chciał. Jest bardzo klimatyczna. Filmu nie oglądałem, ale... No, ale właśnie ona jest bardzo w klimacie tego filmu. Właśnie, jakby filmu nie oglądałem, ale super. Jak słucham, jakby wiem, o czym jest film i jak słucham tej piosenki, to wyobrażam sobie dokładnie klimat, który powinien być w tym filmie. Także jest to znakomity utwór do filmu. No. I bardzo przyjemnie się tego słucha. Także ja bym bardzo chciał. Natomiast no, nie za bardzo jest co wyrzucić, no bo albo by trzeba było wyrzucić Ciao Papa, a jednak piosenka z animacji zawsze się pojawia, albo praktycznie zawsze. No nie wiem, nie sprawdzałem statystyk, ale tak z pamięci, no to mi się wydaje, że zawsze jest coś z animacji. No albo Diane Warren, ale Diane Warren. Już jak wtedy próbowałem wyrzucić Diane Warren i skończyło się tak, że po prostu miałem jedno mniej niż wszyscy inni, nie? Więc... Ja akurat Diane Warren prawie nikt nie typował, z tego co ja pamiętam. No bo mało to typowało. Mieli takie, że no to że teraz nie, no, że nie teraz, dostanie. No. A teraz kolej wszyscy typują. Bo teraz jednak... nie dostanie pewnie. Tak no, nie będzie finał tego może, wszystkiego. Możliwe, teraz już, ale... Teraz już naprawdę jest film, który po prostu nie istnieje. Piosenka jest naprawdę nie do słuchania. I aczkolwiek kampanię ma ogromną. Ja wszędzie widzę po prostu zdjęcia Diane Warren z Sofią Carson, jak one gdzieś jeżdżą, wszędzie to śpiewają. Ja nie chcę tego widzieć po prostu. Ja nie pisaliśmy chcę tego wczoraj, że nikt tego filmu nie oglądał, nie? Ja to sprawdziłem. O sobie tobie pisałem, ja teraz widzę, mówię, że sprawdziłem, że co się dzieje z tym filmem w ogóle, czy on ma jakąś datę premiery planowaną. No i się okazało, że on miał limited release w USA 2 miesiące temu. Na IMDb ma chyba 40 ocen, na Letterboxie podobnie. I po tym limited release nic się nie działo. Także na żadnych festiwalach nie był. VOD nie ma zaplanowanego. Także ja to jestem zdania, że ten film tak naprawdę nie istnieje. Wrzucili w dwóch kinach w Los Angeles i w Nowym Jorku coś, wiedząc, że i tak nikt na to nie pójdzie, bo kto by poszedł. Wrzucili jakąś kompilację shortów, którą sobie zrobili na boku, tylko po to, żeby Diane Warren mogła kampanię zrobić po raz kolejny. I mi się to nie podoba, ale taka jest rzeczywistość. Ja się sprzeciwiam takim haniebnym praktykom. Kto to widział? Naprawdę. I to, że taka Diane Warren, kobieto, robiąca... Zastanów się nad sobą. Robiąca co ty ciągu, robisz w ogóle? Robiąca w ciągu 20 lat 20 identycznego kloca do filmu, który obejrzało dokładnie 0 osób i którym interesuje się dokładnie 0 osób. I to, że coś takiego dostanie nominację zamiast Taylor Swift i zamiast pewnie paru innych piosenek tutaj, które są bardziej wartościowe. Chociaż nie myślę to akurat o 25. piosence o tytule Stand Up w ciągu tej dekady. Ale no, jest to przykre po prostu. Jest to przykre, że masz takie, jakby, że masz tutaj ciekawe piosenki, które faktycznie się wyróżniają, które potem nie dostają nominacji, bo są takie kloce, które po prostu
stare, głuche babcie w Akademii nominują. Zupełnie, jakby nawet tego się nie da uargumentować. Bo ja ci powiem, że gdyby chociaż... Nawet tego nie da posłuchać. Jakby, gdyby chociaż te piosenki Diane Warren, nawet jeśli brzmiały tak, jak brzmiał, gdyby one chociaż miały jakąś rolę w filmie, to jeszcze może można by to było jakoś uargumentować. Żeby to był jakby punkt kulminacyjny filmu, kiedy płaczesz. Ale te piosenki są na napisach. No to jest w ogóle paranoja. Lecam, żeby ich nie usłyszał przypadkiem. Dziękuję za rant. No i po prostu nie cierpię tej kategorii przez te rzeczy, które się tutaj dzieją co roku. Bo to jest taka prawda, bo już teraz naprawdę ja powiedział to, co chyba wszyscy myślą o tej kategorii. Bo to jest niepoważne. Jeszcze najśmieszniejsze by chyba było, gdyby zamiast tego ciała papa jeszcze to stand-up weszło. No to co tak? Po prostu, ja nie wiem. Ale no serio, zawsze jest piosenka Diane Warren, zawsze jest piosenka stand-up z filmu o czarnych i to nie wiem. Nie wiem, to jest śmieszne jakieś, znaczy to jest śmieszne, ale czy tak powinno być? Nie wiem, aczkolwiek... Skupmy się może na piosenkach, które są fajne. Ja powiem, które są fajne, bo ja posłuchałem wszystkich. I tak, poza Taylor Swift, nominacje powinny otrzymać New Body Rumba z White Noise, bo to jest piosenka, która pełni rolę w filmie. To jest, co nie, w żadnym prawie z tych filmów ta piosenka nie pełni żadnej roli, one są po prostu na napisach. White Noise, znaczy White Noise akurat też ma piosenkę na napisach, tylko że to jest jakby cała scena taka ostatnia, to też są napisy końcowe i to jest taka duża scena musicalowa i to jest super, ale nie dostanie się, bo to jest piosenka od jakiegoś No Name'a, która trwa 8 minut prawie. Nie, czy to jest znany zespół, tylko to jest taki znany? Elektroniczny, alternatywny. Tak, tak. Znany w USA. Ale to raczej nie w gronie oscarowym. No ale w każdym razie to jest piosenka, która się bardzo wyróżnia, tylko ja mówię, ona trwa 8 minut. I myślę, że to jest coś, co ją eliminuje kompletnie. Bo takie rzeczy się nie dzieją no, tak. Chyba nigdy. Podobała mi się piosenka i pełni rolę w filmie. Good Afternoon ze Spirit, to jest musical i to jest taka wariacja na temat opowieści wigilijnej i... No Boże. Ale to jest taka bardzo inna, bo tam Will Ferrell to jest gościu, który właśnie ma zadanie przekonać Ryana Reynoldsa, że święta są fajne, żeby został dobrą osobą i oni się przenoszą do młodości Willa Ferrella i to się dzieje w Londynie tam, nie wiem, z 2 wieki temu i Good Afternoon to jest odpowiednik Fuck You w Londynie wtedy i oni chodzą po prostu po Londynie, wszystkich wyzywają Good Afternoon. I tam nawet Judi Dench się pojawia na chwilę, bo oni tam śpiewają tam coś, że Bloody Judi Dench, ona się pojawia i oni mówią, że Good Afternoon, nie? Brzmi jak film dla ciebie, szczerze mówiąc. No to jest, ja bardzo lubię ten film i tam oni nawet śpiewają właśnie, tam jest tak spory kawałek poświęcony Judi Dench, a oni razem się zachwycają, że Judi Dench wspaniała kobieta i że ona była super w czekoladzie. Także fajna, bardzo oryginalna piosenka, taka bardzo musicalowa. Bardzo było fajnie, gdyby dostała nominację. I fajnie, że jest w sumie już na shortliście. Podobała mi się jeszcze piosenka z tego dokumentu o Selenie Gomez, to My Mind and Me. No, to mi się podobało nawet nie tyle pozycją, jeszcze spoko, ale podobało mi się sam tekst i to, co ta piosenka mówi. A to jest rzadkie, jeżeli chodzi o te piosenki oscarowe, bo zazwyczaj te teksty to... Ja nie będę komentował nawet, co tu się dzieje, a to faktycznie coś miała do przekazania i taka była szczera i fajna. Piosenka z Amsterdamu mi się bardzo podobała, Time. Ja jej nie słyszałem wcześniej. Ona bardzo jest w klimacie filmu, ona jest sama w sobie po prostu bardzo taka fajna, emocjonalna, bardzo spoko. I zastanawiam się, co robi ta piosenka The Voice of Dust and Ash tutaj, bo ja ją posłuchałem, to jest jakiś dokument o jakimś irańskim kimś, nie wiem o co chodzi. Ale ta piosenka to jest po prostu jakby oni... leci muzyka, a oni recytują ten tekst i to jest dziwne strasznie. Podobało mi się to. Widzę, ten film ma 8 ocen na Letterboxie. Także też film wymyślony. To jest dziwne, ale takie w miarę ciekawe. Dobra. Może z tego co widzę po opisie na Letterboxie, to jest jakby film o tym, że jakby, że muzyka została zakazana przez radykalne władze irańskie i artyści byli zabijani. Także może pełni film jakąś rolę.
jeśli to jest film o, jakby o tym, jak ważna jest muzyka dla człowieka i o tym, co się to dzieje. To była raczej typowa piosenka z napisów końcowych. A, okej. Okay. Nie wiem. Pewnie, znaczy, tak, no nie, pewnie oczekiwałem zbyt dużo. No pewnie tak. Dobra, gotowy na dźwięk, czy coś o piosenkach jeszcze? Gotowy. Znowu mam to 5 z Gold Derby. Nie podoba mi się to. W tamtym roku kombinowaliśmy z dźwiękiem. Ja też mam to 5 z Gold Derby. No bo... Jakby no ewentualnie można to było pokombinować i Babylon wywrócić chyba. Ale nie wątpię, bo jednak Babylon to jest taki duży film, gdzie dźwięk będzie ważny, bo tam muzyka będzie bardzo ważna. Cały ten jazz, który już na trailerze widać. Plus tam widzisz te wszystkie słonie, jakieś strzały, kręcenie filmu, imprezy. To wszystko się będzie kręciło wokół dźwięku, a dźwięk będzie pewnie bardzo z montażem złączony w tym filmie, także... Także ten Babylon pasuje. Przez to, że na tej shortliście jest tylko 10 filmów, to też nie ma nawet za bardzo czego tutaj szukać. Bo jakby tylko Batman jest ewentualnością, ale no, Batman tak, no Black Panther nie ma szans. No. Pinocchio, no co nie wiem czemu, animacje się rzadko pojawiają. Soul co prawda miało, ale... Soul to był inny przypadek. Raczej odosobniony przypadek. Moonish Daydream, no to no, ciężko, żeby dokument wyszedł poza kategorię dokumentalną. Takie rzeczy się nie dzieją. Szczególnie, że ten dokument nie dostaje nominacji. No właśnie. No Everything Everywhere, no to nie widzę tego filmu. Po prostu tam wstawiali dużo efektów i to raczej było takie quirky to było. I nie sądzę, żeby dźwiękowcy to szanowali, szczerze mówiąc. Ja też nie. Także no ta piątka z Gold Derby po prostu pasuje i... Nie ma sensu na siłę się doszukiwać. Rok temu próbowaliśmy i nie wyszło. Nie polecamy takich rzeczy. No. Czasami trzeba bezpiecznie po prostu. Dokładnie. No a w efektach też mam piątkę z Gold Derby. No co to ma ja być? Ja nie mam. Ja nie mam piątki z Gold Derby. No i dobrze. No wiadomo, Avatar wygrywa. Top Gun będzie na pewno. Według mnie Doctor Strange też będzie na pewno. Czyli nie masz Black Panthera, czy nie masz Batmana? Mam. Nie mam Batmana. No dobra, no ja mam Batmana na piątym, to okej. Okay. Mam na piątym, bo według mnie się bardzo wyróżnia z tej shortlisty i to jest zawsze bardzo dobre. Niby tak, ale jednak oni lubią... Znaczy nie wiem, w sumie nie wiem, co chciałem powiedzieć. Ciężko powiedzieć, co oni lubią tak naprawdę. Znaczy chciałem powiedzieć, że lubią Marvela, ale sobie przypomniałem, że przecież lubią, masz oba Marvela. A w tamtym roku, właśnie ja w tamtym roku nie typowałem żadnego Marvela i mnie to... No ja też, się przejechaliśmy na tym. Że teraz typuję oba. No tak, też według mnie piąte miejsce jest między Batmanem a Nope. Ale ja jednak mam Batmana na razie. Może być Batman, ale tam te efekty... Tam nie było za bardzo efektów. Tam była tylko ta akcja z Batmobilem. Było trochę wybuchów. Trochę i ta powódź na końcu. Ale samo miasto Gotham trochę było w CGI. No. No i tyle. Wątpię, żeby to wystarczyło na nominację. No, ale oni lubią takie bardziej subtelne efekty też. No to właśnie w Nope tym bardziej to pasuje, bo tam masz tylko Prawda. Niebo i tylko statki kosmiczne. No i wiesz, i tam małpkę. Trochę tych... No i małpkę, ale tam sporo masz tych praktycznych efektów, nie? Jak to wnętrze tego statku. To wszystko przecież to nie są komputery, tylko to... Efekty praktyczne, te wszystkie spadające klucze i tak dalej. Plus pewnie jako efekt specjalny liczą się te wszystkie ludziki wietrzne, co tam oni stawiają. No to też jest efekt praktyczny i też to bardzo ładnie wygląda na ekranie, więc wydaje mi się, że jednak Nope tutaj dostanie tę swoją jedną nominację. Chociaż to jest trochę myślenie życzeniowe na pewno. Ale jak zobaczyłem tę shortlistę, to po prostu zobaczyłem to na Nope i mówię, kurde, no w sumie to mi to pasuje, jak skoro się tutaj dostało. No ja na razie zostawię Batmana, ale to na Nope fajnie wygląda i chciałbym, także może ostatecznie wstawię. No, zobaczymy, co się będzie dziać na BAFTAch. No, dobra, to zakończymy materiał ten? No. Drugą część? Chyba tak, chociaż no nie wiem w sumie. Czy sądzisz, że już lepiej lecieć dalej?
I wtedy wrzucę wszystko w Sylwestra. Mamy na liczniku. 40 minut mamy. To lecimy dalej, animacja. No. Dobra, to tak, animacja. Tamte są piątka, co wtedy. Pinocchio, Turning Red, Marcel, Kot w butach 1000%. I Wendell and Wild. No tak, ja też mam taką piątkę. Wyklarowała nam się ostatecznie. Strange World się wywalił w międzyczasie. Nie dość, że słabe recenzje, to słaby odbiór u publiczności też. My Father's Dragon dalej nikt nie obejrzał i nikogo to nie interesuje. Globy sobie wyskoczyły z Inu Och, jak to globy czasami lubią wyskakiwać z filmami. Czy oglądałem znikąd? To. No wiem, słyszałem, że tobie się nie podobało. Niezbyt. No takie wyskoki globów rzadko potem się powtarzają na Oscarach. Także no sądzę, że ta piątka, którą mamy, wygląda pewnie i nie trzeba się o nią obawiać. Dokładnie. Dokument. International. Dobra, może International najpierw. Nie, jak wolisz. Myślałem, że International jest dostępny, ja nie wiem. Możemy to dawać ten dokument już po kolei. O Boże. Nawet nie wiem, o czym są te filmy, tak powiem szczerze. Ja mam Top 5 z Gold Derby. No ja też, powiem ci, ponieważ Top 5 z Gold Derby wygląda bardzo dobrze i ciężko tutaj coś skreślić. Fire of Love... odpadnie, tylko nie wiadomo co. Ja się boję, że Fire of Love może odpaść. To jest taki film, który... Może, prawda. Który moim zdaniem... A ty oglądałeś? Widziałem, tak. To jest taki film, który moim zdaniem, jeśli dostanie nominację, to powinien wygrać. Bo wygląda bardzo imponująco, jest bardzo emocjonalny, czy znaczy może nie bardzo, ale jest emocjonalny, jest czuły, ma fajny, ciekawy temat, przyjemnie się go ogląda i trafia do ludzi. To już no, dostaje nagrody publiczności na festiwalach, gdzie był pokazywany, ma bardzo dobre opinie. Natomiast no, mogą go zesnapować moim zdaniem, jak najbardziej. To jest takie The Rescue i takie... To jest National Geographic. I jak, po tym, jak Dereczki zesnobowali, to ja się nie zdziwię, jak zesnobują to. Ale no, nie będę tego typował do zesnobowania, bo... Nie ma za co. No, jakby może się tak zdarzyć, ale nie warto typować tego snoba, moim zdaniem. A jest jakiś film Sundance tutaj? Tak jak Writing with Fire było rok temu? Kojarzysz coś? No, Nawalny wygrał nagrodę publiczności Sundance w ogóle. Chyba, tak? A czy nie, dobra, dokumentalną, tak. No ale Nawalny miał super odbiór w Sundance, a Sundance było jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę chyba, nie? No to tak, w styczniu. Więc wygrał Sundance jeszcze przed wojną na Ukrainie, a teraz sądzę po wojnie na Ukrainie, czy w trakcie wojny na Ukrainie, to już w ogóle film o tym, jak skorumpowana jest rosyjska polityka, jak tytułowy Nawalny był represjonowany przez Putina, to jest film po prostu na czasie. I powinien się tutaj znaleźć. Z kolei All the Beauty and the Bloodshed, no to zwycięzca festiwalu w Wenecji, bardzo szanowany. Nie sądzę, żeby to mogło wygrać Oscara, ale nominacja jest raczej zapewniona przez to, jaki ogromny szacunek jest do tego filmu. No i sama wygrana w festiwalu w Wenecji dużo znaczy, to jest jednak duży prestiż. To All That Grieves jest wszędzie. Szczerze mówiąc nie wiem, o czym jest, ale jest wszędzie. W Indiach, tak samo. Tak, to wiem. To jakieś zanieczyszczenia tam. Patrzyłem na Letterboxie, ale jakoś to tak. Natomiast Descendant... Ciekawie wygląda. Descendant to jest film od tego studia Obamy chyba. Tak jak było... Co to było? Creep Camp i American Factory. O, to American Factory, no to właśnie. Także no przeciwko Obamie nie ma co typować. Także no Descendant się tutaj powinien pojawić. I ta piątka wygląda tak mocno, że ciężko tutaj szukać tak naprawdę czegoś innego. I też jak czytałem opisy tych filmów, no to nie za bardzo jest nawet co. Moonage Daydream, który jest na 6. miejscu na Gold Derby, no to przepraszam pewno bardzo, nie ale, ale no, takie filmy się nie dostają. Samo jak na pewno Hallelujah Leonard Cohen się nie dostanie. No. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Chociaż nie wiem, czy jest nawet co zobaczyć. No to jest tak mocna piątka,
że prawda, mogą coś zasnobować, mogą zasnobować Fire of Love, mogą zasnobować coś innego z jakiegoś irracjonalnego powodu, bo tak to działa, natomiast... Myślę, że ten, że All the Beauty jeszcze mogą zasnobować. To akurat nie, to o to by był bardzo spokojny. Ja jestem spokojny o All That Brief na pewno, ja tam na pierwszym teraz. No po prostu to jest tak mocna piątka, że trzeba zostać z tą piątką. No trzeba, no taka jest prawda, tutaj nie ma co szukać dziury w całym. Odkąd typujemy dokumenty, to nie pamiętam, żeby taka piątka była kiedykolwiek. No, zawsze można było znaleźć jakieś argumenty, żeby coś zesnobowali. Tak, przewidzieliśmy snaba Apollo na przykład, tak. Yes. Potem skandaliczny snap The Rescue. The Rescue, no. No i co, idziemy do International, zostawiamy te dokumenty sobie. No. No i tu też wiadomo, co się dzieje, no. Decision to leave, All Quiet, Laos, Argentina, no i Indie, no. No tak, te Indie mamy już z powodu, który mówiliśmy wcześniej, tak. Tegoroczna Lunana po prostu. Tegoroczna Lunana i... Pewnie w pewnym momencie ludzie zaczną się ogarniać i zacznie kurs spadać, tak jak to było z Lunaną. Natomiast być jeszcze może. Ludzie, natomiast jeszcze żyją w błogiej nieświadomości. I typują w ogóle... IO. I typują IO, to pozdrawiam bardzo serdecznie. IO bardzo i Saint Omer będący trzema następnymi miejscami, to jest poziom to... bardzo ciekawy. Znaczy tak alternatywnie to bardzo bym rozpatrywał. Nie. No bo jednak na pewno nie. I ze względu na nazwisko. Jest zbyt nieprzystępny. Czy jak porównasz Bardo z IO, to IO jest 100 razy bardziej przystępny od Bardo. A ja ciebie chciałem jeszcze zapytać, czy któryś z filmów Return to Seoul, Joyland i Blue Kaftan są dostępne do obejrzenia? Joyland, tak. Joyland, okej, dobra. No to będę sobie oglądał. No ale tak, no piątka nasza wydaje się dosyć pewna. Ta Argentyna dostała nominację do Globa i to jest taki film, który raczej Oscarom do gustu powinien przypaść. Jest bardzo amerykański. Dokładnie. I ma prawie rok 84 w tytule, więc ma... No to no. Prawie, pomylili się o jeden. 84 to będzie, jak się bardzo dostanie do tej piątki. Ale na szczęście takiego scenariusza nie przewidujemy. Dobrze. Idziemy do Michale, panie Michale, bo ja tu nic nie typuję. Pan mi musi powiedzieć, co ja mam typować. No dobra, tak słowem wstępu powiem, że jeszcze nie jestem tak przygotowany w 100% do tych shortów. Co nie, bo jestem w trakcie procesu oglądania i zbierania materiałów. Także na typy ostateczne będę przygotowany w 100%, a na razie tak połowicznie jestem przygotowany. Ale mogę ci zaraz sytuacji. Już? Tak. Czy Anne Ostrich told me the world is fake and I think I believe it dostaje nominację? Bo mi się bardzo podoba tytuł. To jest jedyna animacja, której nie mam dostępnej. Także oh. Ciężko mi powiedzieć. Nie typuję tego, ale nie wiem, co bardzo... Wydaje mi się, że to jest jakieś bardzo komediowe. Zresztą tytuł by wskazywał. I takie filmy raczej się nie dostają. Przekąsem i to jest egzystencjonalny dramat. Może. Ja w ogóle tak szczerze mówiąc, to nie pamiętam, co rok temu się tam działo. A dobra, Windshield Wiper, już pamiętam. Robin. Box Ballet. Bestia. First of the Year, ja pamiętam. Tak, ja First of the Year, to prawda. No ale z tymi shortami to jest tak, że wiesz, ja oglądam, nie, a potem i tak mam 2-5 w typowaniu nominacji, także... Na szczęście w tym roku Radek ogląda animację, mogę od niego ściągnąć trochę jak coś. No i cieszę, że ogląda. Dobra, przechodząc do sedna. Na pierwszym miejscu mam New Moon. I teraz chciałem go sprawić na Goldery, żeby się dokładnie wypowiedzieć, natomiast ten tytuł jest tak popularny, że nie mogę go znaleźć. No dobra. To jest film z Colmanem Domingo. Czy Colman Domingo tam opowiada historię?
Chyba pamiętasz Dokładnie. Rustina? Rustina. Miał wygrać tego Oscara dla aktora. Aha, tego Rustina. Boże, no. Zapomniałem o istnieniu tego. Boże. I jest trochę Aretha Franklin w tym podobno. Jeszcze nie oglądałem. Ale jest Aretha Franklin. Aretha Franklin? No, że jej muzyka tam jest, i Coleman Domingo coś opowiada. Nie żyje, to wobec ty mówisz w ogóle. Jej muzyka tam jest, i Coleman Domingo opowiada. I to jest o czarnych, i o marzeniach, i takie pierdy, to sądzę, że się spodobają. Bo już o czarnych to od razu pierdy, ty. Na drugim miejscu mam film pod... Słucham? Śmiejesz się z My Year of Dicks? Nie, ale na Facebooku mi coś bardzo śmiesznego wyskoczyło, przepraszam. Już widzę, jak mnie słuchasz, no. No przecież chyba z tobą rozmawiałem o tym. Ja cię słucham bardzo serdecznie, ale mnie coś bardzo rozśmieszyło. Przepraszam. Na drugim miejscu mam Ice Merchants. Gdzie to jest? Na dole gdzieś. Nisko, nisko. I to jest film, który się dosłownie każdemu podoba. Na Letterboxie ma 4,2. Mi też się bardzo podoba. Jest czuła, emocjonalna historia, taka zupełnie niepretensjonalna o miłości rodzicielskiej i o globalnym ociepleniu i bardzo fajnie łączy te tematy. I jest bardzo ambitna. I zawsze jest tak, że jak jest jakiś film, który że ludzie mówią, że no to się nie dostanie, bo to jest zbyt dobre. I zawsze się taki film dostaje. Zawsze jest jeden taki film, który wszyscy lubią i jest bardzo doceniany i jest bardzo artystyczny i taki film zawsze dostaje nominację. Rok temu jaki to był? Rok temu to była Bestia chyba. Aha. Potypowaliśmy Bestię. No i wcześniej była Opera Erika Ocha 2 lata temu. I... Aha. No, i 3 lata temu było, czy 2 lata temu było Memorable o demencji, taki francuski. I sądzę, że w tym roku, no dokładnie. I sądzę, że w tym roku to jest Ice Merchants. Potem na trzecim miejscu mam... The Boy, The Mole, The Fox and Horse musi być, bo to jest od Apple i to jest jakieś dobre podobno. Ja tego nie będę typował, powiem ci, ponieważ, chociaż może będę jak obejrzę. Ale no to jest taki problem, że jednak filmy dla dzieci się nie dostają za bardzo. Chociaż Robin się dostał, tak? Barrow. Ale to jest półgodzinny film, to jest co innego. I półgodzinne filmy dla dzieci tak rzadko. Ale przecież jeszcze... No wiem, no. Że jeszcze będę o tym myślał, ale na ten moment tego nie mam. Save Ralph masz, bo to jest tam z Waititi i z Efronem i w ogóle. I to mam, podoba. Ale z drugiej strony sobie myślę, że to może być coś takiego, co dostanie snaba, bo to trwa 4 minuty. To jest bardziej taka kampania społeczna przeciwko testowaniu zwierząt w laboratoriach. I nie wiem, czy to po prostu oni uznają, że to jest wystarczająco film. Bo no to jest, no, to jest kampania społeczna. I to jest takie bardzo proste w przekazie. A to właśnie może mu pomoże, że to ma jakąś właśnie jakieś takie przesłanie do ludzi. Czy to jest taki przypadek, że jeśli to zostanie nominowane, to według mnie to by to wygrało. Ze względu na ten prosty przekaz, że to jest 4-minutowy filmik, który po prostu ludzie mogą udostępniać na Facebooku, czy nawet na TikToka wrzucić, sądzę. I może zostać viralem, bo jest to no, dosyć efektywne, gra na emocjach, bardzo łatwa, bardzo prosty przekaz o tym, jak jest ten królik, którego torturują, nie? A królik mówi, że to spoko, bo to wszystko on robi dla ludzi. I takie tanie to jest. Brzmi ale, źle. No. Natomiast ludziom się to podoba, to ma bardzo wysokie oceny. Ale no, sądzę, że to może być coś takiego, co dostanie snaba. Na ten moment to mam. Ale jeszcze będę myślał. No i na pewno pomaga to, że głośne nazwiska za tym stoją, nie? No właśnie, mówiłem, że tam Zac Efron jest Taika Waititi. Taika Waititi, no. Chyba. Także jeśli robią kampanię... To niech lepiej się schowa. Także no to jest taki przypadek, że
nominacja to pewnie wygrana, ale może być snub. Tak z Taylor Swift, jakby była na shortliście, to pewnie by wygrała. No tak, no, tak, no to zdecydowanie. Nie ma. No ale pięknie, że nie ma. No tak, potem mam film, który... Chyba problemem jest tytuł. Bo tego nie widzę. Jakby... To jest... Dix? Tak, to jest... Na pewno tego nie będzie, się znasz, ty. Po tytule widzę, że tego nie będzie. Na pewno. Ale właśnie, gdyby był inny tytuł, to sądzę, że to by bardzo spokojnie było. I sądzę, że tytuł działa bardzo źle na ten film. Ale serio, przecież nawet jak ogłoszą te nominacje rano w telewizji, przecież oni tego nie mogą przeczytać. Tego tytułu. No właśnie. No bo to jest super coming of age. I to jest tak ciepła i szczera historia coming of age, która jak to oglądasz, to się czuje, że to jest film. I w shortach bardzo rzadko jest tak, że jak oglądasz shorta, to masz uczucie, że to jest film, który ma bohaterów, który ma historię, który chce ci coś przekazać. Rzadko tak jest. I tak Major of Dicks dokładnie tak jest. Co? Jak w kandydatach językowych. I jestem pewien, gdyby to się nazywało jakkolwiek inaczej, to by tu spokojnie było, ale no, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby oni powiedzieli Major of Dicks w telewizji rano. Ale no, ja mam te filmy postana jeden, także tutaj nie chcę na razie nic zmieniać, dopóki nie będę pewny. Także mam tak. I potem mam moją pionkę dopełnia It's Nice in Here. I to jest jakieś o tym, że... niskie. Nie, to tu no jest. Dobra, widzę. No dobra, słucham. I to jest o tym, jak... Nie wiem, coś o czarnych i rasizmie. I o islamofobii, i o policji. Jeszcze nie oglądałem, ale podobno jest traumatyczne i smutne. It's nice in here. No właśnie, nie jest nice. Taka zabawa. Kurde, głęboki tytuł! Z przekąsem! No i tak, no ten film od Apple na pewno trzeba brać pod uwagę. Ja typuję, ja ci nie ufam. No to typuj. A poza tym jeszcze bym zwrócił uwagę na... Tego, a nie oglądałem. Możesz opowiedzieć coś tam mniej więcej o wszystkich, czy nie jesteś doinformowany? Jeżeli... Znaczy tak to bym wolał powiedzieć, jak już będą typy ostateczne, bo już je wszystkie obejrzę. Dobra, bo na razie oglądałem 5, nie, no to nie za bardzo widzę, żeby to była konsystencja w tym... Konsystencja? Nie konsystencja. Żeby to było jakoś spójne, że wiesz, po prostu mam 5 filmów, które obejrzałem, tak mogę powiedzieć wszystko, a resztę po prostu znam opisy. Także... Taki zarys sądzę, że przedstawiłem tego, co ja typuję, no i to Apple powiedziałem. A więcej będzie za miesiąc. I muszę typować to, co ty, plus Apple'a. No to masz typować Apple'a zamiast Major of Leaks. Tak właśnie mam. No i pięknie. A wiesz, to jest Tech House? Z jakichś kuchenny? Sądzę, że to jest literalnie o gotowaniu steków. Oczywiste. Ale jeszcze nie oglądałem. Dobra. Radek mówił mi, że on wszystkie animacje widział, tylko tam dwóch nie widział. No jeszcze, no ja mam dostępne wszystkie poza tym strusiem, nie? No bo ty tylko mówisz, słuchałeś, to on mówił, że on to już widział wszystko. Tylko, że ja nie chcę sobie robić maratonu 10 animacji pod rząd, tylko tak sobie dawkuję te filmy, nie? Tak oglądam 2-3 shorty dziennie i tak to sobie... Wszystko rozpanowuje. Co? Dokumentalny short pierwszy to on był na Archipel Market. Naprawdę? Oglądałeś? No nie, bo jak czekałem na ten Tajwan, to najpierw to było. W tym For Your Consideration. Ja mówię, co to jest za jakieś w ogóle... Co to jakieś krótkie, jakieś flagmakers? Mówię, co to jest? Przecież nikt tego nie zgłosił, nie? Ale to chyba teta jest. Proszę bardzo. A to jest dostępne teraz, tak ogólnie? Jest na Disney Plus. A, to dobrze. No bo jakby nie było, to by widziałeś, to by ci przeszło koło nosa. No. No właśnie. Na szczęście jest, na szczęście jest. I typujesz? Tak, to mam. No to jest o tym, jak to... Flagi. Muzułmanie i generalnie mniejszości robią flagi w USA. I nie oglądałem jeszcze, no ale pewnie to jest taki bardzo prosty przekaz, że
że ludzie tacy, którzy są dyskryminowani przez takich patriotów, robią flagi dla tych patriotów. Niesamowita sprawa. Chyba na Oscara zasługuje to. Poza tym mam to The Elephant Whisperers, niestety. To jest 40 minut widoczków słoni i Indii. Natomiast to jest... To dycha! Jak nie dość, że słonie, to jeszcze w Indiach. Super. Natomiast to jest film Netflixa i Netflix zawsze się pojawia w tej kategorii. W tym roku są dwa filmy Netflixa na shortliście, bo jeszcze jest to The Martha Mitchell Effect. A to jest polityczny taki zbiór materiałów archiwalnych politycznych, także to raczej skreślam. Natomiast na to o słoniach, mimo że moim zdaniem nie jest to dobry film, ponieważ tam nawet historii nie ma. No ale Netflix wpycha swoje dokumenty do tej kategorii, także sądzę, że to się powinno pojawić. Potem mam How Do You Measure a Year? I to jest film od gościa, który robił When We Were Bullies rok temu. Boże. Nie ma go nigdzie dostępnego niestety, natomiast zarys fabuły jest taki... Szczęście! Że jest ojciec, który zadaje swojej córce pytania takie o dorastaniu i o tym, kim ona chce być i co ona czuje. Pasuje i takie generalnie. Pasuje strasznie na Oscary, także temu na pierwszym miejscu i będę to weryfikował, ale pasuje to na taką tanią, emocjonalną historię o marzeniach i o dorastaniu. Boże, i jak ja słyszę te opisy tych shortów, to mnie skręca po prostu. To oglądasz jeszcze, to jest masochizm. Potem mam As Far As They Can Run i to jest o jakichś biegaczach w Pakistanie. Indie, Pakistan, kurna, co? A może i w Indiach, ale chyba w Pakistanie. Czekaj, zaraz zobaczymy. Tak, w Pakistanie. No to ja to oglądałem See How They Run z Rockwellem i z Ronan z tego roku, a takie oczywiście to ja nie wiem, co to jest. No i to jest o programie dla niepełnosprawnej młodzieży, którzy sobie biegają i chcą się wyrwać z życia na wsi i coś osiągnąć. Także brzmi jak taka podnosząca na duchu historyjka. Jak to z tym rok temu było, to Audible o tych, no, dokładnie, tych głuchych futbolistach, tak? No, tak jest, tak było. No i potem dopełnia moją piątkę Stranger at the Gate. Co to za dzion jaki? I to jest o tym, jaki jest dziod rasista islamofob. Który super. Chce... Mój ojciec. Który chce jakby rozpierdolić meczet i zabić całą społeczność muzułmańską. Czego typujesz? Na swoim miasteczku. I żeby zinfiltrować najpierw tę społeczność muzułmańską, Boże, on się zaczyna angażować w życie tej społeczności. Dokument? Ale oni... Tak, 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 to dokument. Chciał wysadzić ją, to zaczął nagrywać się, a wysadzimy mecze, idziemy. Nie, bo tak jakby to z perspektywy jest. Jakby opowiada o swoich planach, co planował. Czyli nie wybuchną mecze. No nie, no bo czekaj, no bo prowadzę moją narrację tutaj. Dobra, bo mnie zaciekawiło bardzo. Ale to jest ciekawe bardzo, to jest super poprowadzone. To jest poprowadzone tak, że nie wiesz, jakby nie wiesz, jak to się potoczy, czy on wysadzi, czy nie wysadzi. To jest zrobione jako takie true crime i bardzo to trzyma w napięciu. No i on dołącza do tej społeczności muzułmańskiej, ale oni są dla niego tacy dobrzy i tak go otaczają ciepłem i takie mu dają poczucie wspólnoty, że on stwierdza, że w sumie to oni nie są tacy źli. I koniec końców on sam zostaje muzułmaninem. To brzmi bardzo fajnie jako film. No, także... Ciekawie, ale nie wiem, czy to nominują. Tak, to trochę tak śmierdzi. No może trochę tak. Za filmem stoi dziad, który chciał wysadzić meczet faktycznie. Znaczy wiem, jakby to prowadzi do... jakby z tym są kontrowersje, natomiast... To się bardzo dobrze ogląda i to trzyma w napięciu i ma pozytywne przesłanie. I też Oscary lubią w tych kategoriach nominować filmy, które są kontrowersyjne. Chociażby to When We Were Bullies rok temu,
W sumie tak, bo tam też był ten typ jakiś nienormalny, ten No wiesz, główny. wiesz, gdzie typ po prostu robił film o tym, jak to prześladował innych i jak się potem po latach z tym źle czuł i zrobił film o tym, otwarcie mówiąc, że nawet się nie zapytał tych swoich ofiar, No czy tak. może zrobić film. I też był parę lat temu, 3 czy 4, taki short, co było w live action chyba, o takim głośnym morderstwie dzieci w Irlandii. I też było dużo kontrowersji, że w ogóle twórcy tego filmu się nie zapytali jakby o zgodę, nie wystąpili o zgodę od ofiar, czy mogą o tym zrobić film, i też było dużo kontrowersji. Więc Oscarom to nie przeszkadza w shortach. Jeśli są kontrowersje, to według mnie nawet to pomaga, bo to sprawia, że więcej się mówi o filmie. Wiesz, co to jest Angola do you hear us? Tak, bo pełny tytuł to jest... Czekaj, teraz nawet zapomniałem. Ale to jest coś o więzieniu w USA. A Boże. Także co rok coś takiego jest. A co to Angola, takie do you coś hear us? tam? Voices from a plantation prison. Czyli coś o niewolnictwie, Super, rasizmie. a to mogłoby być. To takie też pasujące trochę. No, Bo wiesz, trochę tak. więzienie w USA to jest taki temat, który się podoba. Ale rok temu też były takie filmy na shortliście. Nawet dwa. I się żaden nie dostał. A to dobrze, to dobrze. A kiedy będzie short o Holokauście? No, z następnej kategorii. A, to przechodzimy, bo ja się nie mogę doczekać. Znaczy to jeszcze chciałem powiedzieć tylko jedno tutaj, że jest jeszcze short Anastazja i to jest coś o Rosji i o tym, że jest kobieta, która jest aktywistką i Putin ją zaczyna represjonować. Ja Ty jeszcze tego nie nie widziałem. typujesz? Jeszcze tego nie widziałem, więc nie chcę zmieniać moich kursów dobrych. Jak Dobra, pooglądam, to to ja... będę weryfikował. Dobra. Tylko chcę powiedzieć, że trzymam na uwadze, bo jest o Rosji. Mi napisz, jak obejrzysz, żebym wstawił z dobrym kursem. Dobrze. No teraz jest dobry O kurs. nie, teraz będzie to z tym live action, będzie to gówno od tej reżyserki Lazaro, tej ruchu Wachy. Boże. No, Z oglądałeś? pierwsze, no ja ta oglądałem, ja jej nie lubię, ta jak cholera, jeszcze jej shorta będę oglądał, jeszcze czego. Ja tego shorta o Holokauście nie typuję na razie, ale tego sobie możesz wstawić. Ale tak, Jak, zacznijmy. a to jest to nakam, tak? Tak. To będę typował. Typowy short holokaustowy. Ale jakby jak ja oglądam takie filmy holokaustowe, to po prostu mam w głębi duszy nadzieję, że może tym razem nie nominują czegoś takiego. I Myślałem, że że powiesz może... coś gorszego. I że może tym razem pójdę po rozum do głowy. Także jakby bronię się przed takimi typami. Ale naprawdę jest taka, że to nakam jest dobrze zrealizowane technicznie, jakby no wygląda jak coś, co spokojnie może dostać nominację, nawet i wygrać. Ale no będę weryfikował, jak obejrzę resztę. Ale tak, no mam ten short Rorvacher wstawiony, bo jest na Disney Plus, jest łatwo dostępny, jest popularny, jest od danego autora, chociaż to niekoniecznie pomaga, Nie no mów bo tak! Nie mów tak na tym kanale! Jeszcze do niej! Ja ja ją pierdolę! lubię. Nie interesuje mnie to. Także to mam. Potem na drugim miejscu mam An Irish Goodbye. I to jest jakaś komedia dziejąca się w Hello, Irlandii. goodbye. No, dokładnie. I brzmi jak Banshees może trochę. Właśnie, to jest literalnie Banshees. Także niech będzie. Jak typujesz to? Tak. Na razie to mam wstawione. Potem mam Warszę. I to jest film o jakimś imigrancie z Syrii, który jest wolontariuszem w Libanie i szuka swojej wolności. I takie jakieś generalnie uchodźcze gadanie. Wiesz, jak to bywa. Nie, wiem jak to jest. No i tak, potem jest The Lone Wolf, o której jestem bardzo spokojny akurat, ponieważ to jest w konwencji, którą Oscary bardzo lubią, jeśli chodzi o shorty. Bo to jest taka konwencja, jak był na przykład
W filmach pełnomierzowych zresztą też się często pojawia, tak jak było to The Guilty z Danii, nie? Czyli jest tak, że jakby cały film się dzieje tak, że jest przez telefon, nie? No to jest o audycji radiowej, że gość prowadzi audycję radiową i do niego się dodzwania jakiś stary znajomy, który zaczyna mówić o tym, że odkrył, że ten gość prowadzący tę audycję jest pedofilem i że zmolestował jego dziecko. I ten gość, który gada przez telefon, jedzie do domu tego gościa, który prowadzi audycję i zaczyna szantażować jego rodzinę i przez telefon mówi na wizji, że ten gość prowadzący tę audycję teraz się musi zabić i ma ten pistolet. I to jest takie bardzo shortowe, oscarowe. Na przestrzeni ostatnich 3 lat chyba były 2 shorty w tej konwencji nominowane i to jest bardzo efektywna konwencja i jest to dobry thriller. I sądzę, że tutaj się spokojnie powinien znaleźć. I potem na 5. miejscu. Jesteś tam jeszcze? Słuchasz mnie, Alan? Bo ja ciebie nie słyszę. A ja się pytam, czy jesteś. Mnie coś mnie rozłączyło tam. Coś mnie już drugi raz mnie w trakcie mówienia o tym shortcie rozłączyło. Ja się pytałem ciebie, czy myślisz, że taki film bez żadnego ważnego tematu, który jest po prostu thrillerem, się tak spokojnie może dostać, bo to trochę śmierdzi. No jest o pedofilii. No. Tak? No tak, no mówię, że no to ten gość, który dzwoni, odkrył, że ten gość prowadzący audycję zmolestował jego dziecko. I teraz ten gość chce się zemścić. Ciekawa sprawa. Więc jest to pewien temat. Bo ja tego nie słyszałem, bo mnie rozłączyło. No, no. To teraz rozumiem. Widzowie słyszeli. Ale ja jestem ważniejszy niż widzowie, przepraszam bardzo. Dla mnie nie ma tego kanału. Ty słuchasz bardziej. Może, nie wiem. Co, ale no ja sam rozmawiam na ten temat, przepraszam bardzo. Prawda. I moją 5 dopełnia film pod tytułem Iwalu. I jest takie studio w Danii, które się specjalizuje w robieniu shortów oscarowych. I rok temu też miało short nominowany. Znaczy miało 2 shorty na shortliście, nie? Ten, co żeś zły wybrał. Tak, miało to Stenafonen i miało On My Mind. No i ja wybrałem zły, no ale jeden się dostał. No i w tym roku to jest ich film. Także wypada typować. To się dzieje na Grenlandii, także jest jeszcze dodatkowy aspekt, że ciekawy rejon, który rzadko się w kinie pojawia. I nie jest nigdzie ten film dostępny, także nie jestem pewny, o czym jest, ale z opisu wynika o tym, że tam jakieś dziecko ginie, znaczy w sensie się gubi i szukają dziecka na Grenlandii. Ale przez to, że to jest to studio, no to wypada typować. Znowu się rozłączyłeś? Tak. Aha, no dobra. Ale już jesteśmy prawie przy końcu. Jeszcze chciałem wspomnieć o tym The Red Suitcase, które jest na 3. miejscu. I też to wygląda jak coś, co może być, bo to jest też o rasizmie i islamofobii. I to jest o tym, że jakaś dziewczynka, muzułmanka jest na lotnisku w Luksemburgu chyba. Wysadza samolot. Nie. I się do niej przypierdalają ci strażnicy, że no ona niby jest terrorystką. Boże, to na pewno będzie miało nominację, ja już to czuję po prostu. Może być, no. Ja to Irish Goodbye wyrzucę chyba. To jest lock według ciebie? Nie oglądałem tego, także nie jest to lock według mnie. Jeśli bym miał powiedzieć takie locki na ten moment, no to bym powiedział The Lone Wolf i Iwalu. Takie moje 2 locki. No i Pupile. Nieraz chyba snobowali znanych twórców. A nie oglądałem prawda, jeszcze. Prawda. Zresztą prawda jest taka, że wiesz, w tej kategorii nie ma loków, nie? No ale jeśli mam wybrać takie 2 filmy, które jestem spokojny, to tak jak mówiłem, The Lone Wolf i Iwalu. A reszta to spokojnie do wymiany i do przetasowania, przemyślenia. Także przez ten miesiąc będę myślał.
No i co, dobraliśmy A co to jest Plastic Killer? A to jest komedia o plastikowej torebce, która zabija ludzi. Fajny, podobał mi się. No, sympatyczny film. To bym mógł nominować. Ale to tak zabija ludzi, że nie wiem, że z nożem zabija? Czy nie, to jest takie bardziej, metaforyczne, że jest jakby jest kobieta, która ma tę torebkę plastikową i ona uważa, że ta torebka plastikowa to jest jej dziecko i ona chce chronić to dziecko, ale wszyscy dookoła niej są bardzo, bardzo przeciwko używaniu plastiku, że to jest nieekologiczne i to jest złe dla środowiska i oni chcą jej zabrać tę torebkę i zniszczyć jej tę torebkę plastikową. No ona się wkurwia i ona po prostu zaczyna zabijać tych ludzi, którzy chcą jej torebkę zabrać. No i tam dusi policjanta tą torebką, zabija tam też kogoś innego, co nie jest pokazane. No czyli to raczej nie torebka zabija, ale kobieta zabija w obronie swojej torebki plastikowej i w obronie takiego prawa do posiadania plastikowej torebki. Ej, to jest dobre kino. To jest podoba. Porządne kino z Andory. Z Andory? Tak. Pierwszy film andorski w historii. Wow. No i tak, jak skończymy nagrywać, to idę oglądać dalej. Shorty moje. Co byś oglądał teraz? No nie, zobaczę, co tam słychać. Mogę bo sobie wybierać to i wybierać. Zapl to, boy, horse. To sobie do kolacji może obejrzeć dzisiaj. Taką bajeczkę dla dzieci. Taką bajeczkę. To jest poważne kino. Ciekawostka, odkąd nagrywaliśmy pierwszą część tego materiału, to kurs RRR wzrósł o 2, triangle of sadness zmalał o 2, także ktoś wyrzucił RRR do triangle of sadness. Ciekawe. No, dobra, widzowie, drodzy, druga część, jak widać, uwinęliśmy się w dwie części, a nie zrobiliśmy z tego trylogii. No i dobrze, to zdążymy wstawić w grudniu. Dokładnie, na Sylwestra, o właśnie, szczęśliwego nowego roku, bo zaraz będzie nowy rok. Jak to wrzucisz wieczorem, to już 22 będzie, jak to skończą oglądać. To już blisko północy, także szczęśliwego nowego roku, dobrych Oscarów, dziękujemy za uwagę. I dziękujemy za to, że zostaliście z nami przez cały rok. Bardzo i liczymy, tak, że zostaniecie z nami przez kolejny rok. Tak, i liczymy, że będziecie oglądać nasze materiały do końca i słuchać tutaj ciekawych wywodów Michała o shortach, bo mnie bardzo ciekawiły. I napiszcie w komentarzach, czy byście wysadzili meczet, czy myślicie, że jednak byście zostali muzułmanami w sytuacji dziotka rasistowskiego. Ja bym chyba został muzułmaninem. Ja chyba też, szczerze mówiąc. No, a jak widzowie, to nie wiem, to musicie zobaczymy powiedzieć.